poprzednim sezonie w dużej mierze skupiliśmy się na rejonie Pomorza, a dokładniej na Kaszubach. Za każdym wyjazdem udawało nam się łowić całkiem okazałe mamuśki. Część z widzów posądzała nas o łowienie na zbiornikach komercyjnych. Co ciekawe, omijaliśmy takie propozycje szerokim łukiem i chcieliśmy skupiać się głównie na jeziorach dzikich i w pełni naturalnych. Jak widzieliście, nie każde jezioro obfitowało w bogaty rybostan. Głównym powodem takich różnic były osoby zarządzające danym zbiornikiem. Wielu dzierżawców, zamiast dbać o pokaźne zasoby swoich wód, skupia się głównie na odławianiu. Tymczasem wszystkie jeziora, na których mieliśmy sensowne wyniki, łączyła jedna cecha – odpowiedzialny gospodarz, czyli taki, który oprócz odławiania potrafi również skutecznie zarybić dany akwen. Z serca Kaszub, w oczekiwaniu na majówkę, już z niecierpliwością wpadliśmy do zaprzyjaźnionego tutaj gospodarza naszych ulubionych łowisk, no żeby zobaczyć, skąd te ryby tak naprawdę się biorą, bo ostatnie lata no to jest taka huśtawka pogodowa, temperatury skaczą, te ryby nie są w stanie często wytrzeć się równomiernie, prawda? Dokładnie. I tak dalej, no więc cóż, zobaczymy, jak to się odbywa, skąd te ryby są w tych naszych pięknych wodach. No i jak to wszystko działa? Skąd w ogóle to wszystko się bierze? Także co, Rysiu? Rozumiem, że tutaj mamy słoje z ikrą, tak? Tak. I teraz tak, pierwszy słój, z tego co widzę, ten najjaśniejszy. To jest świeża ikra. To jest najświeższa ikra. Czyli ona, rozumiem, że jest pobierana z tarlaków, tak? Czyli z tych dużych mamusiek. Dokładnie. Które tak uwielbiamy. I rozumiem, zostaje przetransportowana do takich słojów. I teraz, co dalej się z tym dzieje? Ta ikra jest czterodniowa, widać, że jest taka pomarańczowa. Inkubacja trwa około 2 tygodni. Trzeba mierzyć temperaturę wody z danego dnia. I co? I teraz ile trwa mniej więcej taki proces od pozyskania ikry do gotowego wylewu? To jest moja woda żeglana, ona będzie miała stałą temperaturę 10 stopni. To jest istotne. Tak. Trzeba każdego dnia to zliczyć. I wtedy wiemy, kiedy mamy zarybić. Okay. Co do dnia. Czyli jak mamy stała temperatura, daje nam pewność tego, że możemy dokładnie oszacować wtedy, no, jaki czas, no, w jakim czasie będzie pozyskanie. Stopniu dni. Stopniu dni, jasne. Tu już widać, czekamy za wylewiem. Już nawet widzę, że zaczyna być wymysł. Uda się już zaobserwować, że z tych jajeczek z zarodkami wybijają się ryby, tak? Teraz jeżeli one się wybiją, jak one się odżywiają? To one jedzą. Słuchaj, są dwie metody. Albo podpoływać dalej, albo od razu bezpośrednio na łowisko. Czyli tak, jak one się wylegną, albo od razu puszczamy do wody. Tak. Albo tak jak ty tu masz w tych wanienkach, tak? Podchowalniki tak zwane. Podchowalniki, to się fachowo nazywa. Dobrze. I tutaj już mamy, rozumiem, rybki po wylęgu, tak zwany wyleń. To już jest tak zwany wyleń żerujący. Wyleń żerujący, okay. Czyli wyleń tak naprawdę to jest tutaj. Tak jest. A tu już jest wyleń żerujący. On tutaj jest około 2 tygodni. I one tutaj siedzą przez 2 tygodnie. No i co my jedzą przez te 2 tygodnie? Jak to działa? Właśnie przez te pierwsze 2 tygodnie, mniej więcej 2, zależy też od temperatury wody, mają raczej żółtkowy i z niego pobierają pokarm. Jak one się już odkleją, widać już efekty dające. Czyli mają w sobie zapasy energii po prostu pożywienia, tak, które dają im przetrwać ten pierwszy okres. Tak, a w tym momencie już te, które się odkleiły, teraz będzie trzeba starannie jak najszybciej trafić z nimi na akwen do zarybienia. Jasne. To już muszą trafić na... Chyba, że... Czyli to już jest na dowień. Tak jest, to już tutaj
Jutro już tak bardzo nie będzie. Pięknie. Można też podpowywać paszami czy coś, a tu wszystko jest skomplikowane. A tutaj w tych, w tamtym zbiorniku, tutaj mamy wszędzie jałowce, tak? Jałowiec jest zatopiony. Po to rozumiem, żeby była jak największa dla nich powierzchnia do przyklejania, tak? No, bo one sobie tak. Na przykład tam jest drugi basen, gdzie jest tam 5 dni później obsadzony koryta, no to widać, że on jest jeszcze przyklejony. Widzisz, one nie są z jednego dnia, nie? To jest widać już. Czyli ten... jak one już są, że tak powiem, po tym okresie, gdzie mają jeszcze to pożywienie w sobie, to wtedy się odklejają, tak? Dobrze rozumiem? Dobrze. Okay. I wtedy jest pewność, że one są już też gotowe jakby do puszczenia dalej. A teraz pytanie, dlaczego one jeszcze, bo powiedziałeś, że można je od razu puszczać do wody? Wtedy one się przyklejają. A można je podtrzymać jeszcze, tak? Można podtrzymać na przykład ze słonia. Też fajnie, jak są naturalne warunki, że tak powiem, ale one się muszą gdzieś przykleić, do traw, do trzcin, z mlęgną, nie? Jasne. Nie zawsze to wychodzi. Rozumiem. Lepiej jest, że rumcy ma lepszą przeżywalność. Okej, okay, no tak, bo też nie na wszystkich zbiornikach mamy odpowiednią ilość tego, że tak powiem, zielska, tych traw, tak? Tak, i tak jest, dalej. Żeby się przyklejiło, dokładnie. No tak, na niektórych stawach, gdzie jest tylko albo żwir, albo twarde dno, albo mało roślinności, to wtedy ta ryba nie ma szans tak naprawdę po pierwsze się wytrzeć, przyklejnie, potem nawet jakby się wytarła, tak? To ten wylęk w tym momencie ma trudno przetrwać. A dzięki temu, że one tutaj jeszcze się odchowają, to później jest większa szansa, że więcej ryb przeżyje. No tak, większa przeżywamy. No fantastyczna sprawa. Myślę, że pierwszy raz widzę coś takiego. Bomba. Bomba uczucie, że te wszystkie malutkie rybki będzie można kiedyś złowić. No i że tak są zarządzane te wody tutaj lokalnie i że tych ryb tyle tutaj jednak jest. Ja jak szacujesz mniej więcej tych dwóch zbiorniczkach, ile tu może być? Tak oczywiście i razy oko. To przeliczałem co najmniej 100 tysięcy na pewno. 100 tysięcy rewelacja. No i dziękujemy bardzo za możliwość tutaj zobaczenia czegoś takiego, nie każdy ma taką okazję. Niestety, jak w każdym rejonie naszego kraju, tam gdzie są urodzajne wody, tam też spotykamy się z czynnym kłusownictwem. W związku z tym każdy z nas musi również dbać po swojemu o swoje miejsca połowów. My w tym roku zdecydowaliśmy się na nielegalne zarybienia. Chcemy zadbać o nasze nieduże i urokliwe jeziorka, a to często jedyny sposób na poprawę rybostanu. Słuchajcie, znajdujemy się teraz na naszym ukochanym jeziorkiem, jeziorkiem Skierwysyńskim. To jeziorko dostało bardzo wciry przez zimę, ponieważ ono jest bardzo głębokie i rzadko zamarza, dlatego zawsze produkowało tutaj fajne ryby, nagrywaliśmy tutaj materiały w zeszłym roku, no ale niestety wyjechały tu piękne ryby z lodu, dlatego chcemy odrodzić to jezioro. Dlatego robimy nielegalne zarybienia. Wiemy, że to jest sprzeczne z prawem, ale po prostu łowimy ryby i nie wypuszczamy ich w jeziora. Wypuścimy je właśnie do tego naszego kochanego jeziora za chwilę. Czyli pamiętajcie, że nawet w jeziorze, którym łowicie ryby, i jeśli wypuścicie je do tego samego jeziora, to prawie tak, jakbyście to jezioro zarybili. To tak samo jak pieniądz niewydany jest pieniądzem zarobionym. Pamiętajcie o tym, mordy. Operacja zarybienia przeprowadzona. Gratuluję, Rafał. Gratuluję zarybienia. Będą grube mamuśki z tego.